Jesteśmy bezpieczni. Siemano, Hubert Miściewojewski, dzisiaj gościnie w Uniku, razem ze mną Robert Karaś. Siemanko, cześć. Słuchajcie, Robert nie wyszedł spod prysznica, tylko jest po sparingach. Robert, no takie pierwsze pytanie, jak ogólnie się czujesz po tych sparingach? Czy to już dzisiaj jest piątek, tak, więc koniec tygodnia zawsze najgorzej. W sobotę mam już luźniejsze treningi, że tam nie jestem obijany i sobota, niedziela się regeneruje, bo w niedzielę nie robię nic. Także akurat złapałeś mnie w taki ostatni dzień, gdzie te mikrourazy są największe. Trochę tego płynu w pięściach, wiadomo, piszczele poobijane. Także po schodach ledwo wchodzę, ale zawsze to mam w piątki, nie? Także teraz ja mam taki organizm, że szybko się regeneruje i wiem, że do poniedziałku rana będę gotowy już, żeby dostać pierdol w poniedziałek. Robert, ty kiedyś w którymś wywiadzie powiedziałeś, że masz miękkie ciało albo miękkie pięści. Chyba pięści. Chodziło mi o to, że pływacy są bardzo elastyczni. Ja tak. Przez to, że tyle lat pływałem, to ciało jest bardziej takie elastyczne, gibkie i nie jest... Jakby jak jesteś obijany nagle, bo to jest ze skrajności w skrajność przechodzisz, z wody, gdzie jesteś odciążony cały czas, a tutaj, gdzie cały czas w ciebie napierdalają. Także zupełnie ze skrajności w skrajność. I dlatego to ciało tak dostawało, nie? Bo u nas się starało, żeby te ręce były jak najbardziej elastyczne, a tutaj jednak musi być to wszystko zbite i twarde. Jakoś mi to bardzo nie przeszkadza, po prostu ja przyzwyczaiłem się do tego, że trzeba trenować w bólu. No tak jak ci pokazuję, no pełno płynu mam w kościach, nikt tu inny tego nie ma. I to jest na pewno przez to, że tyle lat w wodzie i jak gadałem z kolegami pływakami, to zawsze oni mają więcej mikrourazów, jak robią coś na lądzie. Tak jest. Trochę się utwardziły, czy nie, te ręce? No wiadomo, już jest dużo lepiej, no. Bo pierwszy tydzień tutaj to był dramat, nie? Myślałem, że nie przeżyję do tej walki. Że bałem się przygotowań, a jakby nie walki. No to nie to, że się bałem. Nie chciałem, żeby była taka sytuacja, że ktoś mnie wyeliminuje z walki, nie? Mhm. Słuchaj, Robert, był jeden taki wariat Fame MMA, jak ty, Wiewiór, też bił się z dużo większym chłopem, teraz jesteś to ty i nawet widziałem zdjęcie, wrzuciłeś z Pawłem Tyburskim. Słuchaj, ja wiem jak trenuje Paweł, znam jego specyfikę sparingów, wiem jak mocno trenuje, wiem też jak jest, no trzeba powiedzieć, dobrym zawodnikiem. Jak ci się sparuje na tle kogoś takiego właśnie jak Paweł Tyburski? Czy Paweł jest, jakby to są moi koledzy, tak? On mnie tutaj nie chce uszkodzić, on czuje, że ja jestem dużo mniejszy i nawet jak gdzieś tam się zapomni w tych pierwszych rundach, mi przyjebie, to potem jakby reaguje i no nie chce mi urwać tej głowy, nie? Więc jakby niechcący dostanę czasem za mocno, że mi zatrzęsie się kurwa w głowie i mam te mroczki, ale od razu to mówię, on też to widzi i stara się jakby doprowadzić ten sparring do końca, żebym jakby wytrwał w zdrowiu. Więc ja mam tu chłopaków, którzy czasem się zapominają i wiadomo, że to niefortunne zapomnienie może się skończyć źle, bo na przykład trzy dni temu dostałem high kicka na głowę i spłynąłem. No to mówisz na kajdżu chyba, nie? Więc jakby zdarza im się to, ale to też w ferworze walki mówią, że niby to nie jest specjalnie, więc ja im tylko wierzę, nie? Mam nadzieję, że takich sytuacji będzie jak najmniej. No jasne. Powiedz mi, jak w ogóle przyjął Cię tutaj Unik, bo ja wiem, że niektórych freaków, znaczy no, że niektórzy freacy są różnie tym przyjmowani w klubach. Jak to było u Ciebie? Nie czułem, że jakieś tam niechęci od kogoś. Także dobrze się tu mną zajmują, opiekują. Mam super trenera, także Przemka Szyszkę. Nie odczułem jakichś złych emocji. Robert, ja też mocno siedzę w tej stronie sportowej MMA i śledziłem feedback po Twoim ogłoszeniu. Bardzo dużo osób czeka na Twój debiut, bardzo dużo osób właśnie związanych z tym sportowym MMA. Ty czujesz te głosy, że dużo tych sportowców czeka, jak Ty się zaprezentujesz w klatce? Tak, tylko że też oni wiedzą, że to nie będzie coś takiego, jakbym miał zbić do 6-1 i bić się w swojej kategorii, bo to ja bym mógł pokazać zupełnie inną walkę, mógłbym zrobić egzekucję na kimś. A jednak tutaj ja naprawdę muszę uważać, bardzo kalkulować i to nie będzie taka walka, jaką ja bym sobie też wymarzył, nie? Bo jednak no, ta dysproporcja jest ogromna, ona ma dużo lepsze warunki fizyczne, zasięg, więc jest zupełnie inna taktyka i według mnie też to zabiera takie widowisko. Może to będzie w obrazku fajnie wyglądało, że duży z małym się napierdala, ale jednak ten mały nie będzie mógł jakby pokazać wszystkiego. Oczywiście 100% dam się w tej walce, ale jednak w swojej kategorii wagowej, kurwa, ja jestem wysoki na 61, na 1,77 m, więc kurwa, naprawdę mógłbym mieć fajną, luźną walkę w takich freakach, nie? A tutaj jednak będę miał ciężką przeprawę. No właśnie, ja zacznę od, mi się wydaje, dwóch zmarnowanych potencjałów. Pierwszy to jest Twój rywal. Ty nie chciałeś naciskać na kogoś właśnie, chociaż bardziej zbliżonych gabarytach. Myślę, że ten... Ja rozmawiałem z Wojtkiem Golą, żeby czy nie może być ktoś po prostu 6-6 chociaż. Jak nie 6-1, to 6-6. Nie szukamy dużego. No jakby po prostu się odbijałem od ściany, więc chuj.
Okej. Okay. Ale kolejnych rywali strzelam, że już będziesz chciał mniej więcej w swojej kategorii. Chciałbym. I druga sprawa. Ty masz, mi się wydaje, bo ja to widzę, czuję, taki mega zadymiarski potencjał. Ja to od razu wyczułem w naszej pierwszej rozmowie, kiedy podszedłem do ciebie jeszcze przed konferencją. Masz kogoś, z kim wiesz, że mógłbyś stworzyć jakiś konflikt? Nie, ja czegoś takiego nie umiałbym nawet napędzać. Ja jak kogoś nie lubię, to z nim nie rozmawiam. Nie mam ochoty tracić nawet na niego sekundy czasu, więc jestem zupełnie innym człowiekiem. Więc ciężko by mi było nawet to pod publikę wypromować. Chyba, żebym kurwa leżał pod mostem i nie miał pieniędzy, to faktycznie może bym potrafił coś takiego zrobić. Ale raczej jestem człowiekiem, który no, jak kogoś nie lubi, to po prostu z nim nie rozmawia, bo moje życie jest dla mnie tak cenne, że ja żadnej sekundy nie zmarnuję na zjebów, nie? Żadnej. Ale jakoś nie wierzę, że gdyby ktoś się zaczepił na konferencji, to żebyś siedział cicho. Nie no, to oczywiście, jeżeli ktoś by mnie zaczepił i nie miałby racji, ja umiem się przyznać do błędu, to oczywiście, żebym odpowiedział, ale natomiast nie ma się raczej ktoś do mnie przyczepić, bo nie ma tak naprawdę o co się do mnie przyjebać. Ja jestem dobrym człowiekiem, kurwa, no. Słuchaj, ale jesteś dobrym człowiekiem, ale w wywiadzie z żurnalistą powiedziałeś, że masz w sobie demona. O co chodzi? Demon taki, który... No nie wiem, przykładowo byłem na... Kilka przykładów ci podam. Byłem na obozie pływackim i zadzwonili ze szkoły, że Robert ma przyjechać na poprawkę jakąś tam. I że jeżeli przyjadę chociaż na tą poprawkę, to zdam z klasy do klasy. Ja sobie myślę, kurwa, nie będzie mi nikt stałe takiego ultimatum, nie? No i nie przyjechałem i nie zdałem. Pomimo tego, że ja wiem, że mam niby dużo do stracenia, rok kolejny muszę chodzić do szkoły i tylko przyjazd z Gdyni do Gdańska z Oksywia by mi to zaliczył, to ja i tak tego nie chciałem zrobić, bo mnie wkurwił, że chciał takie coś zrobić, bo tak naprawdę nie musiał tego robić. On po prostu nie lubił i chciał na swoim postawić, nie wiem. W straży pożarnej wkurwili mnie tam ci dowódcy takim złym podejściem do tych ludzi, którzy zaczynają, bo tam jest taka pojebana hierarchia, że ci, co mają wyższy stopień, to myślą, że chuj wie kim są, a są nikim. I oni też tam coś mi robili pod górkę, to na przykład specjalnie nie zdałem z WF-u i miałem pizdę z WF-u pierwszą w życiu. Ty miałeś pałę z WF-u. Tak. I jakby takie rzeczy po prostu robię lubić na złość takim kurwom. Mój demon to robi robić, nie? No. Ale coś takiego chyba kształtuje, co charakter? No mnie to twój buduje. Ci z boku mówią, Robert, ale przecież stracisz. Przykładowo, nie wiem, miałem podpisać kontrakt za chyba 120 tysięcy, ktoś się spóźnił o 15 minut, ja wyszedłem. Tak? Tak. Albo nie wiem, miałem podpisać kontrakt, pamiętam, że miałem taką firmą, było umówione na 60 koła, przychodzę, oni mówią, że jak nie będę biegał w ich butach, to będzie 30 koła i inne buty. Ja mówię, że nie, to spierdalajcie. I oni do mnie tak, ale wsiadasz do tego pociągu, czy nie? Ja mówię, nie. I że jakby demon mi mówi, jakby... Pomimo tego, że mam dużo do zyskania i z zewnątrz ludzie myślą, że straciłem swoją decyzją, to ja i tak wiem, że zyskałem, bo kurwa, to nic nie zmienia w życiu. Dużo ludzi się dziwi, jak cię pozna tak bardziej głębiej, bo mi się wydawało, że ty jesteś bardzo spokojnym człowiekiem, takim bardzo, wiesz... tylko z demonem w środku. Nie, on się odpala, ale nie, jak ktoś mi chce zrobić przykrzyć życie. Ale właśnie ja myślę, że ty wiesz, o czym ja mówię. Że czy dużo ludzi się dziwi, że jesteś takim właśnie niepokornym gościem? Chuj pokorny jestem. Tylko jak coś mi nie pasuje, to okay. To mówię raz, drugi, ale za trzecim już się wkurwię. Bo ja nie lubię, jak ktoś mi właśnie coś, wiesz, chce życie układać, o tak. Dobra, ja dwa razy powiedziałem, już trzeci nie będę mówił, bo zaraz jeszcze skończymy wywiad. Robert, kolejna sprawa. Ja wiem, że ty nie planowałeś tak szybko startu w tym MMA. To trochę się wydarzyło tak znienacka. Miał być ten narodowy, o czym też mówiłeś w wywiadach. Jest ci to na rękę, że to poszło tak szybko, być może bez żadnych tam właśnie takich ten chwil zawahania, robisz to, wchodzisz, czy chciałbyś jednak mieć trochę więcej czasu? Nie ma to dla mnie znaczenia. Wiem, że jedynie to, że to jest mało czasu, ale też ten mój rywal też ma mało czasu na przygotowanie. Jedynie to, że to tam jakieś zmieniło trochę plany, ale też przyspieszyło moje marzenie, bo ja mówiłem wielokrotnie, że to jest taki mój cel, wejść do klatki i poczuć te emocje. Także po prostu jeżeli realizuję swoje cele, to czy to jest prędzej, czy później, to bez znaczenia. Słuchaj, jak inny to jest dla ciebie wysiłek? Sparingi to jest bardziej taki interwałowy wysiłek. Nie było problemu z tym. Dzisiaj było mi ciężko, bo trener mi załatwił właśnie, że przyszedł Paweł Tyburski, taki Kasper, który ma chyba 2-4 wzrostu i mój kolega zawodowiec, Rafał Błachuta. I jakby oni wchodzili jeden po drugim, a ja nie miałem przerwy, więc bardzo mi było ciężko. Bo ja nie... No, mamy taką taktykę, że kurwa naprawdę jest ciężko, nie? I to było 18 minut bez odpoczynku, więc to był trudny sparing. No i... Od razu praktycznie po sparingach usiedliśmy i robimy wywiad. Kolejna sprawa, mówiłeś o tych bójkach ulicznych. Dużo tego było w twoim życiu? W internacie mieliśmy kilka jakichś takich sytuacji, bo ja mieszkałem w Gdańsku, byłem w szkole sportowego
I często bywaliśmy w Sopocie, po prostu jakieś tam, tak były jakieś takie czasy, że na tym Monciaku kurwa cały czas się biło, nie wiem czemu. No i było kilka razy jakichś takich głupich rzeczy, nie? Dużo rzeczy się też nie pamięta, bo zazwyczaj jak wychodziliśmy, to zawsze byliśmy tak najebani, że się mało pamiętało. My nie zaczepialiśmy, to nas zaczepiali, nie? Zawsze tak jest. Zawsze. Zawsze, dokładnie. Słuchaj, raz miałem sytuację, że ja zaczepiłem faktycznie, czego żałuję i... A to przeprosiłem tego gościa. W porządku. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, jak twoja rodzina zareagowała na to, że będziesz bił się w MMA, będziesz bił się w klatce? Wiadomo, że początkowo Aga nawet się cieszyła, ale myślała, że będę miał w swojej kategorii wagowej rywala i jak się dowiedziała, że nie, to jest taka trochę zmartwiona i też widzi, jak mam inne sparingi, nie z rywalami małymi, gdzie nie uszkodziłbym się tak, tylko z dużymi. Jednak te mikrourazy są większe, że ona jak na mnie patrzy, to czasem wiem, że kurwa jest na granicy, że jej łzy prawie lecą. Rodzice to wiadomo, że tam się martwią, jak rodzice. Ale co, no kurwa, oni wiedzą, że i tak mi nikt nic nie przemówi, nie? Jak chcę coś zrobić, to robię. I tak przez całe życie masz, że to co chcesz, to robisz? Nie, jakby nie do końca. Jak jest Aga, to rozmawiamy o czymś i oczywiście jak ma jakieś słuszne argumenty, to ja powiem, no dobra, faktycznie. Albo jak się postawię na jej miejscu, że nie chciałbym, żeby ona czegoś robiła, to raczej też to na mnie wpłynie, że zmieniam decyzję. Nie, nie jestem taki, że tylko ja zero-jedynkowy, ale w większości mam jakieś takie argumenty, że to staje na moim. No. Robert, MMA, sport. Słyszałem, że interesuje się, słyszałem, że oglądasz. Jak długo i jak mocno interesuje się MMA? Już kilka lat dobrych. Ulubiony zawodnik, dawaj, kto? Każdego coś, na przykład bardzo szanowałem Fedora, dalej, bo dla mnie był jeden z najlepszych zawodników na świecie. Lubiłem Conora za tę gadkę, za ten mental i w ogóle nie do końca za zachowanie poza ringiem. Oliveira, mega wrażenie, że potrafił, czy Janek Bachowicz, Stibysz tam porażek, wyjść i nagle jest mistrzem. Także nie mam jednego, ale kilka jest takich historii, które jakby szanuję, nie? I wiem, że jest dużo takich potencjałów, nie wiem, jak Damian Janikowski, który według mnie jakby spierdolili mu trochę tą karierę, czy Chandler, że za szybko go wrzucali na taką głęboką wodę, że to są ludzie, którzy powinni mieć inny rekord, powinni... Według mnie złe zestawienia były na początku, nie? Także... No widzę błędy w tym sporcie, pomimo tego, że kurwa niby się na tym nie znam, ale oglądam to kilka lat, więc trochę wiem. I jakby takie marketingowe i tak dalej, nie? Więc jakby dużo widzę błędów, dużo plusów, dużo minusów. Nie mam jednego ulubionego zawodnika, jakby kończąc to pytanie. Ja mam Conora, także tak... Conora mental, no Conor. Tak, tak, on jest niesamowity. Jak powiedziałeś u Jurasa wtedy, bo ty mówiłeś już o tym wcześniej, tylko jakoś ludzie tego nie wyłapali, o tym MMA, pojawiło się dużo ofert z organizacji? Ja miałem jakieś trzy propozycje. Jedna to od razu odrzuciłem, bo tam był jakiś turniej, więc i nie był open, więc bez sensu. A tak naprawdę się pojawiło nagle, jak te pierwsze wywiady wyszły, właśnie chyba po Jurasie. Ale już potem wiedziałem, że mój sponsor z Fame'em wchodzi we współpracę, więc dlatego jestem w Fame'ie. Robert, jak twoje środowisko triathlonowe zareagowało na to? Nie wiem, bo to jest bardzo toksyczne środowisko. Aha, okay. Ja tam mam swoją grupkę ludzi, z którymi się bardzo lubimy, a reszta mnie nie interesuje. Jedno z ostatnich pytań. Jak ocenisz całą tą otoczkę medialną? Spodziewałeś się, że tak to wygląda? Spodziewałeś się czegoś innego? Konferencje, cage'e? Myślę, że na pewno też teraz na ulicy, jak wychodzisz, no to też trochę więcej ludzi zaczepia. W galerii mnie może zaczepiają i nie zależy jakoś na Fejmie i jakoś nie wiem, nie dążyłem do tego. Faktycznie, może gdzieś tam w mniejszej tej kategorii wiekowej te dzieciaków mnie tam poznaje, bo nikt nie znał triathlonu, a teraz z Fame'u jednak oglądają to, więc w galeriach zdarzyło mi się kilka razy zrobić zdjęcie. Jak to oceniam? Wiedziałem, że tak jest, bo oglądałem kilka Fame'ów, gdzieś tam znajomi walczyli, więc wiedziałem jakby na czego się spodziewać, nie zrobiło jakichś to dla mnie niespodzianek, nie? A jak ty się w ogóle czujesz w takim środowisku? Ja oglądałem tego cage'a. I jak słyszałem tam niektóre teksty osób, które siedzą obok ciebie i spojrzałem tak później na ciebie, to chyba różne miałeś odczucia, co? Nigdy nie powiedziałbym, że ktoś, kto tam siedział, czy Monika, tak, czy Nitro, co są źli, czy ludzie, czy jakimiś debilami, jak tam ktoś nieraz ocenia. Też trzeba zobaczyć, kto ile ma lat i jakie doświadczenie. Nikt nie wie, na przykład jak Monika, tam widziałem, dużo hejtu się wylało. Dokładnie. Jak ona ma 18 czy 19 lat, jaką ma na sobie kurwa presję, ile osób od niej coś oczekuje, że agencje też piorą mózgi i nie umieją kształtować jakby osoby,
na jak ma iść przez to życie, tylko kurwa widzą mnie biznes. Jakby kiedy ona ma się tego kurwa nauczyć? Musi się przejechać. I to też był jeden przejazd, ona za 10 lat będzie się śmiać z tego kurwa. Mhm. Jak tam ktoś, nie wiem, inteligentniejszy jej dopierdoli, nie? Ale doświadczenie, no i tyle. Ja jakby ją szanuję, że to dźwignęła i że ci ludzie z zewnątrz, co kurwa gadają, nie wiedzą, jak to jest w ogóle usiąść tu przed kamerą, czy tam, jak ogląda cię ileś osób na żywo, tam kilkaset tysięcy, tak? Tak, tak. To nie wiedzą, jakie to jest presja, by usiedli, by kurwa zaszyte usta mieli, jak po kurwa Zielsku. Także ludzie są zjebani, bo oceniają sytuację, w której nigdy nie byli, także ja szanuję te osoby, które tam ze mną były. Robert, kończąc, zadowolony jesteś, że podjąłeś takie kroki, że taka przygoda się przed tobą otworzyła? Tak jak mówiłem, ja spełniam swoje marzenia, więc jestem chuj zadowolony. No i dobrze, słuchaj, spełnię swoje marzenia, wszystkiego dobrego, zdrowia życzę, bo to jest najważniejsze. No i co, widzimy się na konferencji. Tak jest, dzięki. Pozdrawiam, siemano. Dzięki wielkie.